Proszę Państwa, ja bym chciał zacząć od pytania. Jesteście dzisiaj z nami na dniu otwartym. Kto z Państwa myśli o podjęciu studiów na biologii lub kierunkach pokrewnych? Ręka do góry. Myśli. To nie jest obowiązujące. Kto myśli o chemii lub kierunkach pokrewnych? Kto myśli o geologii lub kierunkach pokrewnych? Matematyce? Informatyce? A teraz bardzo proszę, żeby podnieśli ręce ci z Was, którzy choć raz podnieśli rękę do góry odpowiedzi na moje poprzednie pytania. No śmiało. Trzymajcie, popatrzcie tak po sobie. Tak. Ja Wam powiem jedno. Niezależnie na co się zdecydujecie z tych kierunków, i tak będziecie się uczyć matematyki. Proszę się nie obawiać. Oczywiście to nie jest tak, że to będzie jakaś bardzo, bardzo głęboka wiedza matematyczna. Najczęściej to będzie jeden, dwa przedmioty matematyczne, które będą Wam przydatne do tego, żeby zajmować się dziedziną, którą chcecie studiować. A dlaczego o tym mówię? No nie dlatego, żeby to jakoś zapunktować w konkursie piękności, ale dlatego, że przy tego typu okazjach, jak dni otwarte, wielokrotnie podchodzą do mnie młodzi ludzie pytając, no ja bardzo lubię rozwiązywać problemy matematyczne, może niekoniecznie lubię liczyć, ale jakieś zadania problemowe oczywiście rozwiązać lubię, tylko jak pójdę na tę matematykę, to co ja potem będę robił? No, proszę Państwa, faktycznie, kiedyś było tak, że jedyną ścieżką kariery po matematyce to była albo kariera nauczyciela matematyki, ona w dalszym ciągu jest możliwa i po studiach matematycznych drugiego stopnia na Wydziale Matematyki można oczywiście uzyskać uprawnienia pedagogiczne, albo drugim rodzajem kariery była kariera naukowa. No i wtedy praca takiego matematyka wyglądała tak. To jest Samuel Eilenberg, jeden z znanych matematyków, z topologów, i on teraz pracuje. Ja pokazuję to zdjęcie troszkę jako kontrast do tych zajęć terenowych, do różnych dziedzin eksperymentalnych, tak? Matematyk może pracować także w ten sposób. I to jest pasjonująca praca. Może nie widać na pierwszy rzut oka, ale jest. W tej chwili czasy się zmieniły i w zasadzie matematyk może znaleźć zatrudnienie w bardzo, bardzo wielu dziedzinach. Dlatego, że te metody matematyczne są potrzebne także wszędzie tam, gdzie pojawiają się zbiory dużych danych, które trzeba jakoś przetworzyć. Popularne ostatnio hasło Big Data. Wszędzie tam, gdzie potrzeba statystycznej analizy danych. Przemysł farmaceutyczny, ubezpieczenia i finanse. My na studiach drugiego stopnia na matematyce mamy specjalności. Matematyka finansowa, matematyka ubezpieczeniowa, matematyka stosowana, to jest właśnie głównie statystyka, ale także metody matematyczne w biologii i naukach społecznych. Tak, modelowanie więzi społecznych matematyczne. No i wspomniana już możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich również jest dostępna. Ja skupiam się w tym momencie na matematyce, ale jeśli chodzi o informatykę, to myślę, że wszyscy mniej więcej, bardziej więcej, wiemy, czym może zajmować się informatyk. Także to jest praca jako programista, jako administrator systemów, jako kierownik dużych projektów informatycznych. I tyle. Proszę Państwa, jesteśmy Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Nasza oferta, jeśli chodzi o kierunki studiów, no współgra z tym. Oferujemy oczywiście matematykę, informatykę oraz bioinformatykę i biologię systemów. Przy czym ten kierunek, ja rozumiem, że tutaj moi poprzednicy zostawili dla mnie, mnie zostawili szansę opowiedzenia o nim, to jest kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Fizyki i Wydziałem Biologii.
Po takim kierunku można zajmować się na przykład projektowaniem leków. Więc jest to też dość atrakcyjna propozycja, stanowiąca w pewnym sensie alternatywę dla studiów medycznych. Proszę Państwa, jeszcze jedna informacja. Są różnego rodzaju rankingi, wiadomo, do rankingów trzeba podchodzić z pewnym przymrużeniem oka, ale jeśli spojrzycie Państwo na ranking, w cudzysłowie, najlepszych, najciekawszych zawodów świata, to w pierwszej dziesiątce znajduje się 7 zawodów, które można wykonywać po studiach na Wydziale Matematyki, Informatyki, Mechaniki. Jest tam między innymi zawód aktuariusza, statystyka, matematyka, analityka bezpieczeństwa sieci komputerowych, analityka danych, no i jeszcze parę innych. Dodatkowym atutem, który w moim przekonaniu powoduje, że warto studiować właśnie na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli zdecydujecie się oczywiście na te kierunki, o których mowa tutaj. Dodatkowy argument jest taki, że my staramy się przygotowywać absolwentów do istnienia na rynku pracy w długotrwałej perspektywie czasu. Macie w tej chwili po 19 lat. Może 20, może troszkę mniej. Będziecie pracować przez lat 50? I jakby ktoś was spytał, czy jakby ktoś kogokolwiek spytał, czy lat 15 temu ktoś słyszał o technologii .NET, o języku programowania, nie wiem, C#, no to pewnie odpowiedź byłaby negatywna. Dlatego właśnie, gdy myślimy o studiach informatycznych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, to staramy się je projektować w taki sposób, żeby uczyć studentów pewnych idei, oczywiście na przykładzie konkretnych narzędzi, ale w taki sposób, żeby niezależnie od tego, jaki język programowania, jaka technologia będzie dostępna za lat 20, to żeby taki absolwent poradził sobie później na rynku pracy. I króciutko jeszcze o samym Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Mamy około 1300 studentów, 200 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. Studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie, tam mamy studentów około setki. No i kadra naukowa ma też 50 profesorów. Jesteśmy podobnie jak Chemia, Krajowym Naukowym Ośrodkiem Wiodącym, tutaj we współpracy z Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, przy czym akurat KNOWY kończą się w lipcu. Mamy najwyższą kategorię naukową. To jest tak, że co jakiś czas, co 4 lata, wszystkie jednostki, wszystkie wydziały są oceniane pod względem ich jakości naukowej. No i to jest właśnie wynik takiej zewnętrznej oceny wydziału. Również co jakiś czas odbywa się ocena jakości studiów i tutaj również możemy pochwalić się wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. O kierunku w studiach mówiłem, matematyka, informatyka oraz biologia, bioinformatyka i biologia systemów. Mamy również na etapie licencjackim możliwość studiowania w takiej bardziej indywidualnej formie, możliwość łączenia dwóch kierunków. I to są międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne oraz dla najlepszych jednoczesne studia informatyczno-matematyczne, czyli IOC. A proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany jakimiś dokładniejszymi informacjami o Wydziale i kierunkach studiów, zapraszam na spotkanie o 14:00 naprzeciwko na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. W tej chwili główne wejście jest remontowane, trzeba wejść wejściem od ulicy Banacha, ale to mam nadzieję do końca maja się zmieni i remont będzie już za nami. Dziękuję bardzo.